Jak widać. Kochani, ostatnie statystyki mówią, że kobiety przy kości żyją dłużej. Przeciwnie do mężczyzn, którzy o tym wspominają. Okej. Otwórzmy sobie drugą księgę mojżeszową. Ja ci pamiętam. What how about Robert? Be quiet. Don't Kochani. Mojżesz. Szczególna postać w Biblii. Szczególna postać w historii ludzkości. Jest napisane, że Bóg rozmawiał z Mojżeszem, jak z przyjacielem. Jak przyjaciel rozmawia z przyjacielem. Tak Mojżesz był blisko Boga. Taką miał z nim relację. Jak przyjaciel z przyjacielem. Był szczególną osobą. Kiedy na Górze Przemienienia Jezus przemienił się przed swoimi uczniami. Uczniowie zobaczyli Jezusa przemienionego w chwale. Zobaczyli też Mojżesza i Eliasza po jednej i drugiej stronie. Dwie bardzo szczególne osoby w historii ludzkości. Mojżesz był bardzo szczególną osobą. Wiele możemy się nauczyć z jego życia. Możemy się nauczyć wiele uległości przed Bogiem, posłuszeństwa Bogu wbrew okoliczności, jakie były w jego życiu. Kochani, chciałbym dzisiaj może, żebyśmy dotknęli dwie historie z życia Mojżesza. Tych historii jest tak wiele, są tak wspaniałe, ale dotknijmy dwóch dzisiaj. Kiedy Mojżesz, wiemy, że Mojżesz na początku swojego życia był bardzo gorliwy, troszeczkę nadgorliwy. Z tego powodu musiał uciekać do Egiptu. Przebywał tam prawdopodobnie około 40 lat. I kiedy wrócił z Egiptu, mam trzy butelki. Niektóre podpierane, niektóre nie. Kiedy wrócił z Egiptu, Bóg dał mu zadanie. Szczególne zadanie. Wiemy, że wtedy naród izraelski był w niewoli. Przez wiele set lat, chyba około 400 lat, wołali do Boga, że chcą być wolni, żeby Bóg ich uwolnił z Egiptu. Co robili w Egipcie? Nie byli na wczasach w Egipcie. Ciężko pracowali. Byli w niewoli Egipcjan i ciężko tam pracowali. Boży naród, Boży lud był w niewoli i nie było im łatwo. I wołali przez wiele lat, żeby Bóg ich wyprowadził stamtąd. Więc Bóg przygotował człowieka, Mojżesza, przez którego chciał poprowadzić Izraela z niewoli do wolności. I Bóg powiedział Mojżeszowi, żeby poszedł do Faraona i żeby powiedział Faraonowi, żeby wypuścił Boży lud z niewoli. Rozdział 5, drugiej Księgi Mojżeszowej. Potem Mojżesz i Aaron przyszli do Faraona i rzekli: tak mówi Pan, Bóg Izraela, wypuść mój lud, aby obchodzili święto ku mojej czci na pustyni. A Faraon rzekł: któż to jest Pan,
bym miał słuchać głosu Jego i wypuścić Izraela. Pana nie znam, a Izraela nie wypuszczę. Odpowiedzieli, Bóg Hebrajczyków objawił się nam. Chcemy odbyć trzydniową wędrówkę na pustyni i złożyć ofiarę Panu, Bogu naszemu, by nas nie dotknął zarazą lub mieczem. A król egipski rzekł do nich, dlaczego to Mojżeszu i Aaronie chcecie oderwać lud od jego pracy? Idźcie do waszych robót pańszczyźnianych. I rzekł jeszcze Faraon, oto teraz, gdy są liczniejsi niż ludność kraju, wy chcecie, żeby świętowali zamiast pracować? Tego samego dnia Faraon rozkazał naganiaczom i nadzorcom mówiąc, nie dawajcie odtąd ludowi słomy do wyrabiania cegieł, tak jak poprzednio, niech sami idą i zbierają sobie słomę. Izraelici wyrabiali cegły w Egipcie i dostarczano im do tego słomę. Nie znam tego procesu, ale słoma była potrzebna do wyrabiania cegieł. Faraon mówi, od tej chwili nie dostaniecie słomy, musicie sobie ją sobie sami nazbierać, ale macie robić tyle samo cegieł, co robiliście wcześniej. Wiecie, to było bardzo ciężkie dla Izraela. Werset 9. Niech praca tych ludzi będzie cięższa i niech nie będą zajęci, a nie będą się zajmowali bredniami. Czyli Faraon mówi, niech pracują ciężej, żeby im inne rzeczy nie były w głowie. Werset 10. Naganiacze ludu i jego nadzorcy wyszli więc i rzekli do ludu mówiąc, tak mówi Faraon, nie dam wam słomy, idźcie, zbierajcie sobie słomę, gdzie znajdziecie, bo z pracy waszej niczego się nie ujmie. I rozszedł się lud po całej ziemi egipskiej, aby zbierać ścień zamiast słomy. Kochani, nie było to łatwe, jak powiedziałem wcześniej, było to bardzo trudne i cały naród był zniechęcony. Cały naród był rozgoryczony. Jak to? Dlaczego? Dlaczego taki ciężar nakładasz na nas? Co myśmy takiego zrobili, że Ty nakładasz taki ciężar na nas? W wersecie 19 czytamy, i widzieli nadzorcy izraelscy, że jest z nimi źle, ponieważ im powiedziano, nie umie się z ich codziennej ilości cegieł. Poszli do Faraona, rozmawiali z Faraonem, nie przekonali Faraona i byli wściekli. I byli wściekli szczególnie na Mojżesza i Aarona. W wersecie 20, kiedy wychodzili od Faraona, mówią, niech wejrzy Pan na was i osądzi was, żeście tak jak zohydnili u Faraona i jego sług, żeście tak nas zohydzili u Faraona i jego sług. Włożyliście do ich ręki miecz, aby nas zabili. Kochani, wyobraźcie tą sobie sytuację. Mojżesz dostaje słowo od Boga. I to było słowo od Boga. Wyprowadź mój lud. I według Bożego Słowa idzie, staje przed Faraonem, tak jak Bóg mu każe i mówi, wypuść mój lud. Robi to, co jest zgodne z Bożą wolą. Robi to, co Bóg mu mówi. I co się dzieje? Czy Faraon mówi, okej, skoro tak Bóg mówi, nie ma problemu, idźcie sobie. Nie, Faraon nie dość, że nie pozwala im odejść i robić tego, co Bóg chciał, wręcz przeciwnie, nakłada ich na nich taki ciężar, że oni czują, że już jest ich koniec. Koniec. I to jest tak ważne. Co robi Mojżesz w tym momencie? Mojżesz się nie wycofuje. W wersecie 22. Wtedy Mojżesz zwrócił ponownie do Pana, mówiąc, Panie, dlaczego wyrządziłeś złotem ludowi? Dlaczego mnie tu posłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, aby mówić w imieniu Twoim, gorzej postępuję z tym ludem. Ty zaś nie wyratowałeś ludu swego. Zobaczcie.
Kiedy Mojżesz zaczął mówić to, co Bóg mówi, było gorzej niż wcześniej. Było trudniej niż wcześniej. Tak jakby całe piekło stanęło przeciwko woli Bożej w danym momencie. Tak jakby całe piekło stanęło przeciwko Izraelowi i Mojżeszowi, nie chcąc, żeby Boża wola wypełniła się w życiu tego narodu. Kochani, to jest ogromna lekcja dla nas. Czasami my myślimy, że jeżeli bierzemy słowo, czy Bóg do nas przemówi, zaczniemy żyć według tego słowa, postępować według tego, co Bóg wkłada w nam serce, w nasze serce, wszystko zacznie się pięknie układać. Ale bardzo często zauważyłem, że kiedy my zaczynamy kroczyć Bożą drogą, tak jak Bóg tego chce, całe piekło staje przeciwko nam. I zamiast lepiej, na jakiś czas staje się gorzej i gorzej i gorzej i gorzej. Kochani, i to, że często staje się gorzej, to jest znak, że jesteśmy na dobrej drodze. Jeżeli żyjemy według Bożego Słowa, jeżeli wybieramy to, co jest wolą Bożą i jest coraz gorzej, to wierzę, że powinno umacniać nas na tej drodze. Bardzo często zauważyłem, że tak się dzieje w życiu chrześcijanina. Że Bóg coś mówi do nas. My zaczynamy iść w tą stronę i same kłody pod nogami. Same kłody pod nogami. Ale nie znaczy to, że to nie jest wola Boża. Bardzo często to jest potwierdzenie dla nas, że idziemy dobrą drogą, że idziemy właściwą drogą. Co do nas należy? Wytrwać. Wytrwać. I Bóg jest tym, który daje nam siłę, abyśmy mogli wytrwać. Abyśmy mogli wytrwać w Jego woli. Abyśmy mogli wytrwać w czynieniu tego, co jest Jego wolą, tego, co On nam wkłada w serce, to, co nam pokazuje w Bożym Słowie. I to nie jest łatwe. Zobaczcie, jak było to trudne dla Izraela. Oni myśleli, że oni poginą wszyscy. W pewnym momencie mówili, włóż przez Ciebie miedź jest w ręku Faraona, aby nas pozabijać. Było to tak trudne dla nich doświadczenie. Ale Bóg powołuje Mojżesza, który nie cofa się. Czy Mojżeszowi było łatwo? Nie, było mu bardzo trudno. Myślę, że on bardzo często był bardzo samotnym człowiekiem. O tym czytamy dalej. Ale wiedział, co Bóg chce i nie cofnął się do tyłu. Ale szedł, mimo okoliczności, jakie były, szedł i robił dokładnie to, co Bóg chciał, mimo że jego oczy widziały, że dzieje się wszystko odwrotnie. Kochani, to jest niesamowita lekcja dla każdego z nas. Jeżeli Bóg mówi w swoim Słowie, zróbmy wszystko, żeby tak żyć, jak jest napisane w Jego Słowie. Zróbmy wszystko, żeby tak żyć, jak jest napisane w Jego Słowie. I będzie trudno, ale potem, kiedy przejdziemy przez ten trudny okres, zobaczymy nagrodę od Boga tutaj na ziemi. Zobaczymy Jego błogosławieństwo. Zobaczymy Jego obietnice wypełnione w naszym życiu. Amen. Kochani, czytamy dalej w wersecie w rozdziale 6. I wprowadzam, Bóg mówi tak, wprowadzam was do ziemi, którą przysięgłem dać Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Dam wam tą ziemię w dziedzictwo, ja Pan. Tak mówi Mojżesz. Mojżesz zaczął mówić do ludu, to co Bóg mu każe. Mojżesz zaczął przemawiać, że słuchajcie, Bóg mówi, że nam da tą ziemię. Bóg mówi, że wyprowadzi nas z tej ziemi egipskiej i da nam nową ziemię, którą obiecał wcześniej. Że Bóg da, że Bóg dotrzyma swojej obietnicy, że Bóg jest wiernym Bogiem. Mojżesz staje i przekonuje ludzi. Bóg jest takim Bogiem. Bóg dotrzyma słowa. Zachęca ludzi. Jest napisane tak, mówi Mojżesz do synów izraelskich, lecz oni nie słuchali Mojżesza z powodu upadku ducha i ciężkiej pracy. Kochani, lecz oni nie słuchali. Mojżesz mówił to, co Bóg mówi, lecz oni nie słuchali.
Dlaczego? Ponieważ ich duch był złamany. Z powodu ciężkiej pracy, z powodu sytuacji, która była w tym czasie w ich życiu. Ale wiecie, Mojżesz mówił. I to jest niesamowite, że Mojżesz mówił. Oni nie słuchali, lecz Mojżesz mówił. Kochani, bardzo często jest tak, że spotykamy ludzi bliskich naszych, przyjaciół naszych, którzy są w miejscu, gdzie się mówi, a oni nie słuchają. I ja wierzę, że Bóg jest taki, który nie macha nigdy ręką na człowieka, lecz mówi, mów Boże Słowo, módl się za Niego, mów Boże Słowo. On ci nie słucha, nie szkodzi. Ziarna wpadają do serca i wydają owoc. Mów to, co jest prawdą. Mów to, co jest prawdą. Mów to, co jest prawdą. Nie przestawaj. Nie patrz na reakcję, jaka jest. Nie patrz na te rzeczy zewnętrzne, ale mów moje słowo. Mów to, co jest prawdą do człowieka. Kochani, dlatego, że Boże Słowo ma moc. Kiedy my mówimy prawdę, nawet jeżeli ktoś nie słucha, to prawda wchodzi w jakiś sposób do serca człowieka i ona wydaje owoc. Mojżesz mówił, mimo że lud nie słuchał. Kochani, czasami jest tak. Możemy być w trudnym miejscu w życiu. W życiu rozgoryczenia. Coś się dzieje nie tak. Każdy ma swoją jakąś wytrzymałość. I różny czas przechodzimy w życiu. Ale tak ważne jest, żebyśmy mówili do siebie tak, jak pisze Słowo Boże. Żebyśmy mówili tak, jak pisze Boże Słowo. Żebyśmy się pocieszali tak, jak pisze Boże Słowo. Żebyśmy się zachęcali tak, jak jest napisane w Bożym Słowie. Żebyśmy mówili do siebie, jaki jest Bóg. Bóg jest taki, Bóg jest wierny. Bóg cię podniesie. Bóg cię uzdrowi. Bóg cię wyprowadzi. Bóg zmieni tę sytuację. Wytrwaj do końca. Kochani, to jest tak ważne. Mojżesz mówił. Mimo, że nikt go nie chciał słuchać. On mówił to, co Bóg chciał, żeby on mówił. Amen. Kochani, Bóg się nie cofa. Bóg powiedział, wyprowadź mój lud do Mojżesza z Izraela, z Egiptu. Wyprowadź Izraela z Egiptu. I Bóg się nie cofa, ponieważ Faraonowi się to nie podoba. Kochani, jak Bóg coś mówi, to on zrobi to do końca. I nikt go nie zatrzyma. I żaden diabeł, żaden faraon go nie zatrzyma. Nikt go nie jest w stanie zatrzymać. Żadni politycy, nikt go nie jest w stanie zatrzymać. To, co Bóg mówi, to, co Bóg zamierzał, to, co On zamierza, On wykona. Taki jest Bóg. I w obliczu tego wszystkiego Bóg mówi do Mojżesza, idź do Faraona, idź i mów. I wiecie, dzięki Bogu za takich ludzi jak Mojżesz. On się nie cofnął, nie było mu łatwo. Ale uniżył się przed Słowem Boga i zaczął stawać przed Faraonem i mówić wciąż to samo. Wypuść mój lud. Wypuść Boży lud. Wypuść Boży lud. I kiedy Faraon nie chciał tego zrobić, Bóg powiedział, okej, zrobimy to inaczej. Zaczniemy plagi. I zaczęły się plagi. I Bóg nie zrobił od razu wszystkich plag 10 naraz. Bóg robił jedną plagę i po każdej pladze Mojżesz stawał przed Faraonem i mówił, wypuść mój lud. Wypuść Boży lud z Egiptu. I czytamy o 10 plagach, o których nie będę mówił już po kolei. I serce z Faraona było zatwardziałe do tego stopnia, że aż musiał zginąć jego syn. Wtedy Faraon mówi, okej, idźcie jak najszybciej, żebyśmy wszyscy nie poumierali. Czy Bóg chciał spuszczać plagi na Faraona? Nie chciał. Bóg nie jest taki. Ale Boży plan musi się wykonać. I serce człowieka czasami musi być złamane, żeby człowiek pozwolił Bogu, żeby On zrobił z nim to, co chce. Czasami serce człowieka musi się złamać, żeby mógł Bóg zrobić to, co Bóg zaplanował. Serce Faraona było zatwardziałe i doszło do momentu, że Bóg musiał złamać to serce.
Kochani, Izrael wychodzi z Egiptu. I to było niesamowite. Te wszystkie plagi, to wszystko, co się działo na oczach Izraela. Zobaczcie, Mojżesz to widział. Izrael to widział. Niesamowite rzeczy, które Bóg czynił po to, żeby wyprowadzić Izraela z ziemi egipskiej. Mojżesz to widział, był w tym, lud to widział. I w końcu, kiedy to się stało, wezwał Mojżesz Aarona, wezwał faraon Mojżesza i Aarona i mówiąc: wstańcie, wyjdźcie spośród ludu mego, zarówno wy, jak i synowie izraelscy, idźcie, służcie Panu, jak mówiliście, zabierzcie też trzody wasze, bydło wasze, jak mówiliście, i idźcie, błogosławcie też i mnie. Zobaczcie, faraon zobaczył, że Bóg jest Bogiem żywym. Faraon zobaczył, że Bóg jest Bogiem żywym, że z Bogiem nie ma żartów. Mówi: błogosławcie też i mnie. Więc synowie izraelscy wychodzą z Egiptu i nagle coś się staje z faraonem. Faraonem, który zobaczył, kim jest Bóg. Zobaczył, jak potężny jest Bóg. Nagle mówi: nie, nie może tak być. Wysyła swoich wojowników, wozy wojenne, konie, jeźdźców. Jadą po to, żeby zawrócić Izraela z ich drogi. I Izrael stoi przed morzem, przed Morzem Czerwonym. Z jednej strony jest Morze Czerwone, z drugiej strony widzą nadciągające wojska faraona. I Bóg robi niesamowitą rzecz. Bóg tak potężnie objawia się, że anioł Boży, który szedł przed Izraelem, nagle cofa się z tyłu, za Izraela, między Izraela a Egipcjanami. Jakby staje taką chmurą, że z jednej strony jest ciemność, a z drugiej strony jest światło. Jest to niesamowite. I Izrael może spokojnie przenocować przed morzem. Następnego dnia rano na głos Boży Mojżesz wyciąga rękę i wody morza się otwierają i stają ścianą po dwóch stronach. Izrael może suchą nogą przejść przez Morze Czerwone. Kochani, zobaczcie, jak Bóg potężnie używa Mojżesza. Jak Bóg potężnie używa swojego sługę Mojżesza, który wyciąga rękę i Bóg przez niego, co robi? Rozdziela morze. Izrael przechodzi na drugą stronę, kiedy faraon ze swoją armią wjeżdżają w to morze. Nagle zaczęły im koła odpadać, dziwne rzeczy się dziać. Mojżesz wyciąga rękę, zamyka się morze. Izrael jest wolny, żeby pójść do ziemi egipskiej. Kochani, widzimy potężne rzeczy, które robi Bóg przez Mojżesza. I te potężne rzeczy Izrael ogląda. Następnie czytamy o tym, jak Bóg ich zaopatruje. Czytamy o tym, że w dzień Bóg prowadzi ich, widzą obłok Boży. W nocy pochodnie Bożą. Bóg daje im mannę z nieba, karmi ich. Kochani, i cały czas Izrael widzi wspaniałe rzeczy, które Bóg czyni. I Bóg czyni je i widzą bliskość Mojżesza z Bogiem. Mojżesz wychodzi na spotkania z Bogiem na górę, kiedy wraca, jego twarz lśnie, jest lśniąca od Bożej chwały. Aż dochodzimy do dziwnego momentu. 32 rozdział drugiej Księgi Mojżesza. Jednego dnia Pan Bóg
wziął Mojżesza na rozmowę, miał z nim spotkanie. Tak jak to zwykle bywało, Mojżesz szedł do góry i Bóg dawał mu, mówił do niego, dawał mu przykazania. Miał z nim relacje. Przekazywał mu słowa, które Mojżesz później mówił do Izraela. Jednego dnia spotkanie Mojżesza z Bogiem się przeciągło. Przeciągło się do tego stopnia, że Izrael mówi, gdzie jest ten Mojżesz? A tak długo nie wraca. I wpadli na świetny pomysł. Na świetny pomysł. Mówią, zbudujemy sobie cielca. Potrzebujemy mieć jakiegoś Boga. Zróbmy sobie Boga. Pościągali swoje kolczyki złote, różne kosztowności, zlali to wszystko razem, roztopili, zbudowali sobie cielaka. I zaczęli składać mu ofiary. I zaczęli tańczyć, śpiewać, bawić się. I mówią, to jest nasz Bóg, który nas wyprowadził z Egiptu. Kochani, tyle widzieli Boga w działaniu. Tak, aż trudno uwierzyć, jak mogli wpaść na taki pomysł. I wszyscy wpadli na ten pomysł, łącznie Aaron był też z tym okej. Kochani, kiedy Bóg był z Mojżeszem na górze i przemawiał do Mojżesza, Bóg powiedział tak, w rozdziale 32, werset 7. Zejdź na dół, gdy sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca olanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili, to są bogowie Twoi, Izraelu, którzy Cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Rzeczy jeszcze Pan do Mojżesza. Patrzę na lud ten i widzę, że jest to lud twardego karku. I werset 10. Jak ktoś ma Biblię otwartą, zwróćmy uwagę na ten werset. Werset 10. Bóg mówi, teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a Ciebie uczynię wielkim ludem. Zobaczcie, Bóg rozgniewał się. Bóg, który wyprowadził w potężny sposób ich z Egiptu, kiedy zobaczył, że oni sobie ulepili cielaka i mówili, to ten cielak nas wyprowadził z Egiptu. Bóg powiedział, to już wystarczy tego. Bóg się rozgniewał i powiedział, wytracę ten lud. A z ciebie, Mojżeszu, zrobię nowy lud. Z ciebie zrobię nowy lud i uczynię go wielkim ludem. Chciałbym, żebyśmy złapali ten moment. Bóg mówi do Mojżesza, ten lud zawiódł mnie już tyle razy. Tym razem już wystarczy. Mojżeszu, ty jesteś okej. Z ciebie uczynię nowy lud, a tamten lud niech zginie. Wczujmy się teraz w Mojżesza. Wczujmy się na moment w Mojżesza. Mojżesz, który był już tak potężnym człowiekiem, powiedzmy, przez którego Bóg tak wiele uczynił, chyba najbardziej sławny człowiek w tym czasie na ziemi. Jak Mojżesz mógłby się zachować w tym momencie? Wyobraź sobie, że Ty jesteś Mojżeszem. Jak moglibyśmy się zachować w takim momencie? Wyobraźmy sobie przez moment. Jestem Mojżeszem w danym momencie. W tym momencie, w tej chwili. Bóg przeze mnie wyprowadził ten lud. Tyle znaków Bóg uczynił przeze mnie. I teraz ten lud robi taką rzecz. Widzieli Boga, który tak działał.
Widzieli Boga, który robił takie rzeczy przeze mnie i nie tylko. I teraz ten lud robi sobie cielaka i mówi, że to jest Bóg? Wiecie, ten lud nie był łatwy dla Mojżesza. Oni mu nieraz dali popalić. Cokolwiek źle się działo, oskarżali Mojżesza. Przez ten cały czas oskarżali Mojżesza. Jak Mojżesz mógł się zachować? Mógł powiedzieć, Boże, skoro tak uważasz, to ja stanę z boku, rób swoje. Ty masz zawsze rację. Czy Mojżesz mógł tak powiedzieć? Kochani, wczujmy się w Mojżesza. Czy moglibyśmy tak powiedzieć? Widząc to wszystko, co ten lud zrobił. Okej. Zasłużyli na to. Skoro Boże, Ty mówisz, że trzeba ich wytracić i zrobisz ze mnie nowy lud, to jest okej. Kochani, jeżeli tak naprawdę nasze serce myśli, że to jest okej, to potrzebujemy transplantu. To potrzebujemy transplantu serca. Nie da się już takiego serca naprawić. Trzeba je wymienić. Bo Boże serce myśli zupełnie inaczej. W liście w księdze Ezechiela jest napisane: ja wam dam nowe serce i nowego ducha włożę w ich wnętrza. Usunę ich ciała, z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali mojego prawa i wykonywali. Wtedy ja będę im ludem, a oni będą mi Bogiem. Kochani, serce, które narodziło się z Boga, tak nie myśli. Mojżesz mógł tak pomyśleć. Mojżesz, który znał Boga, wiedział, że Bóg się rozgniewał, ale Mojżesz nie zajął takiej postawy. Jaka mogła być druga postawa? Druga postawa mogła być taka, że ktoś mógł powiedzieć, okej, nie chcę, żeby tak było. Jest mi trudno, ale skoro Bóg tak zdecydował, to niech tak będzie. Ale Mojżesz nie zajął też takiej postawy. Jaką Mojżesz zajął postawę? Zerwał się, powiedział, Boże, nie rób tego. Boże, nie rób tego. Bóg mówi, to jest Twój lud. Mojżesz mówi, nie, nie, to jest Twój lud, Panie. I Mojżesz używa wszelkich sposobów, żeby ratować ten lud. Mówi, Panie, co pomyślą Egipcjanie? W taki potężny sposób wyprowadziłeś ich z Egiptu i teraz oni tu zginą. Co pomyślą Egipcjanie? Co oni pomyślą o Tobie? Mojżesz używa wszelkich sposobów, aby przekonać Boga, żeby okazał swoją łaskę, aby okazał swoje miłosierdzie. Bo takie jest Boże serce. Boże serce nigdy nie potępia. Bóg się rozgniewał, ale w głębi jakby wiesz, że Bóg czekał na Mojżesza, który zacznie mówić to, co mówił. Bo w Mojżeszu biło Boże serce, które nie chciało potępienia, nie chciało zagłady, nie chciało kary. Dlatego, dla tych, którym się kara należała. Kochani, Bóg zawsze usprawiedliwia. Diabeł potępia. Bóg zawsze chce ratować. Diabeł chce zatracać. Kochani, Mojżesza serce było takie, że ono, będąc jeszcze w Starym Testamencie, nie żyjąc w czasie łaski, przez to, że przebywał z Bogiem, rozumiał Boże serce. I wiedział, że tak naprawdę w głębi serca Bóg kocha ten lud. Kochani, to jest tak wielka łaska dla nas. Tak wielka lekcja dla nas. Widzimy różnych ludzi naokoło. I wiecie, nie zawsze zachowują się okej. Bardzo często zachowują się nie okej. Ale Bóg pragnie, abyśmy zawsze wstawiali się za nimi. Aby nasze serce mogło zawsze przykrywać, wstawiać się.
Bóg nigdy nie potępia człowieka. Bóg nigdy nie oskarża człowieka. Bóg szuka usprawiedliwienia. Bóg szuka, żeby móc uratować człowieka. Diabeł jest tym, który potępia. Diabeł jest tym, który oskarża. Diabeł jest tym, który osądza. Diabeł jest tym, który wytyka to, co nie jest dobre. Bóg jest zupełnie innym Bogiem. Bóg jest zupełnie innym Bogiem. Boże serce jest inne. Boże serce jest inne. Boże serce jest takie, jakie było serce Mojżesza. Panie, zlituj się. Ja wiem, co narobili. Przebacz im. Przebacz im. Nie zabijaj tego ludu. Nie wytracaj tego ludu. Nie karaj tego ludu. Tak jest Boże serce. Kochani, i każdy z nas żyje w duchowej wojnie. Nowy Testament jasno o tym mówi. Jesteśmy na polu bitwy. Każdy z nas jest na polu bitwy. I możemy walczyć razem z Bogiem. A możemy walczyć razem z diabłem. Kochani, wielu chrześcijan dzisiaj, mając imię chrześcijan, chrześcijanin, święty, bierze miecz złego i używa go. I Bóg tego nie chce. Kochani, dlatego tak ważne jest, żeby w naszych sercach wyryte było, kim jest Bóg. Jaki jest Bóg? On nie jest rychły do gniewu. On jest rychły do usprawiedliwienia. On nie jest tym, który dobija człowieka. On jest tym, który zrobi wszystko, żeby go podnieść. Taki jest Bóg. Bóg nigdy nie zdepcze i zniszczy człowieka. Diabeł to robi. Diabeł to robi. Bóg zawsze podnosi. Bóg zawsze daje drugą, trzecią, piątą szansę, bo Bóg jest dobrym Bogiem. Bóg jest cierpliwy. Bóg jest cierpliwy dla mnie. Bóg jest cierpliwy dla nas. Nie daje nam tego, co nam się należy. Nie daje nam tego, co nam się należy. A każdemu z nas należy się kara za grzechy, które uczyniliśmy w naszym życiu. On nie daje nam tego, co się nam należy. Dzięki Mu za to, że nie daje nam tego, co nam się należy. Jest tak dobrym Bogiem. On jest łaskawy dla nas. On jest łaskawy dla mnie. Pragnie, bym był łaskawy dla innych. Jeżeli ktoś nie jest łaskawy dla innych, to znaczy, że nie poznał jeszcze łaski Bożej. Bo jeżeli poznałeś łaskę Bożą, nie możesz nie być łaskawy dla innych ludzi. Bóg jest łaskawy dla nas i oczekuje, byśmy byli łaskawi dla innych ludzi. Bóg nam przebaczył i oczekuje, żebyśmy z głębi serca przebaczali innym. Jeżeli nie możemy innym przebaczyć, nie poznaliśmy jeszcze Bożego przebaczenia. Nie poznaliśmy w naszych sercach tego, co Bóg nam przebaczył. Kochani, Jezus na krzyżu Golgoty umierał za nas, aby nam przebaczyć. Ojciec dał wszystko, dał swojego Syna, aby umarł po to, żebyśmy mieli przebaczenie. Żebyśmy mogli Jego łaski, miłosierdzia i zlitowania dostąpić. Kochani, Bóg jest tak dobry dla nas. Tak dobry się okazał dla nas. Między innymi po to, żebyśmy Jego dobroć mogli okazywać innym. Amen. Amen.